Dupiata sytuacja. Dobra, lecimy. Weteran, moja ulubiona klasa! Zapraszam na początek do lajkowania, subowania, rozbijania Twitcha, was Eybiak, link w opisie. Polecam serdecznie. Oczywiście, że są. Lecimy do laboratorium. Moja ulubiona klasa, uwielbiam kurczę. Weterana. Można sobie fajnie używać tych alertów. No, jest to całkiem przyjemne, kurde, aż odkliknąłem z wrażenia. Kurde, no, dawaj. Aż użyję. Aha. Jestem ciekaw, czemu tam przy tym ciele tak biegał. Kiedy ten flash wleciał, to... A, Nariko nie żyje. Ja chciałam tylko... była Luna, Amongo i ja. Tak. Luna, Amongo i ja byliśmy na tym flashu. O, dużo to nie widzę. Ale czemu Hiszpan to zgłosił? Mi się wydaje, że to Belcior wleciał. Bo... Gdzie Nariko padła? No właśnie nie wiem, gdzie dokładnie Nariko padła. Przy tej dziurze, przy tym teleskopie... Nie przy teleskopie, przepraszam. Teleskop jest? Nie, przy wiertle, przepraszam. Ja tylko chciałem zauważyć, że Kietek napisał, że super jest. Ciekawe skąd on to... Ej Hiszpan, a gdzie ty byłeś całą rundę? Gdzie chodziłeś? Ja trochę siedziałem w miejscu startowym, bo się zaciąłem. Coś robiłem, musiałem się przełączyć, potem pobiegłem na górę zrobić te dwa taski, które były na górze i potem do wiertła chciałem pójść. No i tam zanim... Ale ty kurde panicznie to strasznie mówisz, ja mam wrażenie jakby... bo ja tak mówię zawsze. Ale ten flash on ma traumę po tym, że ma kolegę. Ale o coś, te ciało mogło być na zgaszonych światłach chyba w sumie już zabite. Nie no, teraz pomyślmy tak chwilę. Nie no, nie było zgaszone światło, Among Us. Było zgaszone. Ale, no tak, no ale... No było zgaszone, ale... No ale flash nie może być na zgaszonych światłach, w sensie no to światło już było naprawione, no ale mi chodzi na końcu. Mogło być zabite na zgaszonych światłach. Ale nie, poczekaj, ale nie naprawdę od razu praktycznie. Nie no, nie od razu. To było za 3 sekundy. Ale kwestia jest taka, że po prostu no prawdopodobnie padło podczas flesza, no przecież on... Ty widziałeś... Tak, ona dopiero co wybiegała z... No ale to Hiszpan mówi, że już ciało znalazł w tym... No dobra, ale po chuj leciałby flash, żeby zgłosić ciało, no. Żeby jakby nagle ktoś wbiegał i zgłosił ciało. Wam się naprawdę wydaje, że Hiszpan ze swoim skillem w Among Usa wie jak rzucić flesza, wszedł dobra, i w tym momencie zabił tą osobę jeszcze z serca. No nie wiem, to mi tak jakiś też być tak, że na zgaszone światła ktoś zabił i rzucił flesza, nie wiem, Panika Gaming czy coś, żeby... Jak już to Eybi, kurde, to zrobił prędzej niż ten Hiszpan. No nie, no ja byłem... Ja byłem, kurde, przy stole przecież z wami wszystkimi. Tam przy stole gdzieś. No przecież byłem z wami przy stole, nie mogłem tego zabić. Ja jeszcze widziałem Kłajeczka, ale to nie wiem, może on też nie widział jeszcze. No ja byłem... Nie było. No bo robiłem kable podczas zgaszonych świateł, na chwilę wyszedłem, no bo już to chodziło mi o to, że na końcu nie było świateł. Kabelki. Dobra, róbmy sobie w takim razie. Oj. No miałem nadzieję, że ktoś mnie spróbuje walnąć podczas tego flesza. Wydaje mi się, że ani Amongo, ani Luna tego nie zrobili. W sensie, no, nie rzucili tego flesza, mam wrażenie. Ale po prostu nie zdążyli zabić, tak? No to też jest jakieś prawdopodobieństwo. Ja myślę, że użył sobie tego alerta na wszelki wypadek. Może rzeczywiście przesadziłem trochę, zbyt szybko to kliknąłem. No, wydaje mi się, że trochę za szybko. Paliłem strasznie tego alerta, ale dobra, no nic się takiego nie stało. Biegajmy do specimena. Ktoś, oho, burek, ktoś wyłączył światła. Róbmy sobie w takim razie taska. Mamy tutaj również Hiszpana, który robi Simon Sessa. Dobra, wybiegamy. Tutaj już szczerze użyłbym alerta. Legion nie próbuje mnie zabić póki co. Zginął tam. Co tu się odbywa? No to chyba to jednak nie żyje. To jednak nie Kietek? Okej. Okay. Nie, jak dla mnie Hiszpan jest kurde za ten podejrzany za ten pierwszy. W sensie, ale pytanie jest takie, czy ty Hiszpan miałeś... Gdzie? Nie będę powtarzał 10 raz. No drugi raz będziesz powtórzył. Ale no teraz nie, teraz Hiszpan na pewno. Hiszpan był w specimenie i robił Simon Sessa niby, ale pytanie... w takim razie. Pytanie jest takie, że czy Hiszpan w pierwszej rundzie miałeś flesza? Wait a minute, AB. Jeszcze raz. Czy miałeś flesza w pierwszej rundzie? Nie dostałem flesza, nie miałem flesza, nie widziałem. Okay. Bo Hiszpan mówił, że on później wychodził. No dobra, no co chcesz mi powiedzieć, skurcz? Ja tu chcę rzucić troszkę światło, bo wydaje mi się, że jak teraz wchodziłem do laba, to widziałem Hiszpana na tym, na zakręcie. Był, tak, się byłem gdzieś tam w labie. No możliwe. No, a tu ktoś przed chwilą mówił, że on był w specimenie. No był w specimenie, tak, przeszedłem ze specimena do laba, tak, przeszedłem ze specimena do laba. Mogę zadać pytanie pewnej osobie podejrzanej? To jest podejrzane. To będzie bardzo ryzykowne pytanie, ale Amongo, czy ty jesteś przypadkiem może neutralną rolą? Skąd takie pytanie? Słucham? Skąd takie pytanie? Ponieważ chcę wiedzieć, czy nie jesteś impostorem po prostu. Nie jestem. Nie jestem. Amongo. Amongo, jaką rolą jesteś w takim razie? Pochwal się. O kurde, a co to taki bait ty teraz mi tutaj dajesz? No mam wrażenie, że złapałem impostora na gorącym uczynku. No przecież GBN on nie może ci podać roli, bo przecież go zaraz assassin wyjebie. No tak nie o mnie chodzi, bo jestem amnestiakiem. Albo vigilant. Krew matę. Ty crewmate'em jesteś? W jaki sposób go złapałeś? Czekaj, Amongo, ty crewmate'em jesteś? Krew matę, no. Nie, to nie działa, bo Amongo mi się wyświetla na czerwono. Nie wiem, ja tam mówię. Nie no, powiem wam tak. Jeśli Hiszpan w pierwszej rundzie nie dostał flesza, druga sprawa, że no, był obok mnie, kiedy powiedział flesza Amongo i Luna. No więc szczerze wydaje mi się, że Amongo może być impostorem. Nie, Amongo jest impostorem najzwyczajniej w świecie, tak. I po prostu nie zdążył zabić, jak był flesz. Wow, ale wołty zarąbiste, nie no. Bo praktycznie jak poleciał flash, automatycznie zginęła jakaś osoba. Czy zginęła, została zgłoszona. No wydaje mi się, że to Amongo rzucił tego flasha. Amongo już się nawet nie odezwał na koniec. Tutaj mamy Legiona. A no tak, ja mam komsy. Ja mam tego minutowego taska. Dobra, szczerze. Teraz włączmy alerta. GBN, skurcz Wiksa. Wiksa, widziałeś kto biegł w dół? Gdzie, a gdzie? Przy wejściu do elektrykalu. A no wejście to ja jestem teraz. No nie. Ja jestem na ciele, stoję na ciele. Ty stoisz na ciele? No ja stoję na ciele. No kurwa, no stoję na ciele, no! No to Destru zabił! A, no to dobra. O co ci chodzi? Ale ja tylko wziąłem sobie próbkę. O co ci chodzi? Nie, no mogłaś już słyszeć, dobra, o co ci chodzi, TFTF? No bo o co ci chodzi, co? Mówię, że próbkę znam, dobra. Nie no chłopacy, o co wam chodzi? Jaką próbkę sobie wziąłeś, żeby się zmienić potem? No jakim byłem od początku, mówiłem. Aha, no to czemu nie zgłosiłeś, jak już zabrałeś próbkę? Tak, bez sensu. Nie, że jesteś impostorem. Żegnaj jest. No i trochę przypał, bo w tym momencie zostaje mi tylko i wyłącznie jeden alert. Ile mi zostało? Czy ja już mogę? O, no, dobra, zajebiście. Super. No i spoko, no mam jeszcze jeden alercik na wszelki wypadek. No i jesteśmy w takiej końcowej części rundy, no chociaż jeszcze 9 osób zostało, to tego chyba raczej nie można nazwać końcowej części rundy. Tak jak sobie teraz myślę. Chodźmy do tych świateł. Już użyć, kurde, nie wiem w którym momencie, trochę się boję, że za późno kliknę. Dobra. Staram się oszczędzać za bardzo tego. Skurcz! Wiksa! Zostawiłam skurcza z tym, z kim go zostawiłam, nie pamiętam z kim, zostawiłam go zostawiłem z nim. I... Dobra, ogólnie to tak, no Wiksa sprzedała praktycznie impostora, zastanawiam się to teraz, bo wydaje mi się, że wywaliśmy rzeczywiście impostora i pojawił się traitor i traitorem jest albo Wiksa, albo skurcz. AB, a miej na uwadze jeszcze, że może ona nie dała nam może ona nam nie dała traitora ani nic. No mamy na 100% traitora, już to wiemy, no już spokojnie, skurcz. Tak, już wiemy. Ale nie, poczekaj, ja ci wytłumaczę, bo A kim Quick był? No, mnie to teraz bardzo zastanowiło, że był strzał, po czym Wiksa zagłosowała. To mnie bardzo zastanawia w tym momencie. Ale nie. Ja ci chcę powiedzieć, ja ci chcę powiedzieć jedno, bo co? Ja w poprzedniej rundzie, jeszcze przed zgłoszeniem ciała, ja robiłem naprawiałem plan. No tak, no, ale kwestia jest taka, że no każdy mógł się zmienić w traitora. Tak, ale daj mi powiedzieć, nie chodzi mi teraz stricte o traitora, tylko chodzi mi o dwie rzeczy. Po pierwsze, chodzi mi o fakt, że mów szybciej, bo czas się kończy. No, tak, chodzi mi o to, że ja jedyną osobę w poprzedniej rundzie, którą widziałem przy ciele, to była Wiksa. Jeżeli Wiksa widziała, jak ktoś uciekał, to ona albo musiała mieć zwiększony zasięg tego. Mogła widzieć to po prostu wcześniej. Tłucz Wiksa i tak wyleci spokojnie. Albo mogła widzieć wcześniej, albo jest jeszcze taka możliwość, że na przykład Wiksa nam nie dała impostora, tylko że dała nam na jakąś neutralną, zabijającą rolę. Dobra, skurczwa, twój wywód skończył się tym, że i tak nieważne coś powiedział, i tak byśmy raczej miksowali. Więc no trochę useless. Zajebiście. Trochę useless to tłumaczenie się skurcza. Też cię uwielbiamy. Nie no, dla mnie zbyt bardzo sus było to, że ktoś zabił i po czym nagle Wiksa głosuje. To było dla mnie po prostu podejrzane. Okej. Okay. Proszę Wiksa. Burek strzelił. Tak, Wiksa była Juggernautem. Ale biedny w ogóle tego Amongo wszedł dwa razy w trapa i ja w drugiej rundzie dostałem 8 roli do wyboru. A tak myślałem, że Amongo jest grenadierem, no wtedy rzucił. Ty Amongo nie zdążyłeś po prostu zabić? A że skoro zabił? No bo myślałem, że nie zdążyłem zabić, bo nikogo nie zabiłem po prostu. No tak, a no nie zabiłeś podczas tego granata, ale tak myślałem, że coś... Nie zabiłem, bo od razu report wleciał. Dobra, mamy dwa klony, no. Dobra, lecimy w takim razie, szeryf tym razem. Kluczyki pamiętajcie zrobić. Tak. Kluczyki. A, klapek robi. Kluczyki. O. Każdy klapek. Kluczyczki. Nie pasuje coś. Takie metalowe. Robimy sobie taski. Aj kurde, nie wiem, jak poleci flash, to ja walę losową osobę. To jest po prostu takie, że kurde flash to jest... Od razu trzeba zabijać. Okej. Robione. Dzięki, że tak mnie lubicie, nie? Spoko. Róbmy tutaj taska. No kiedy tak normalnie żyje, nie wiem o co chodzi. To jest trochę niebezpieczne miejsce, stać tak przy tych kabelkach. Aha, aż Wiksa wyszła z wrażenia. Wiksa. Tam się dzieje. Wiksa wyszłaś. No, to jest to znowu... Ktoś ją zabił, bo ona jest zreportowana jako martwa, a to by się nie wyświetlało na tym... Nie, tak by się... A, no w sumie tak. Nie, było... Jako dead body nie wyskakiwałoby. To nie jest Luna Legion na pewno, na 1000%. Nie, ona z nami była na skanie? Mogę coś powiedzieć? Ona była z nami na skanie. To ja byłam na skanie. Dobra, dajcie kilka komentarz. Nie, ona Rico może z wami była, bo macie takie same kolory. Wszystkie jesteście takie same, co nie Quick? Nie, tego kurde. Ja dajcie mu powiedzieć, no. No dobra, no zadam Kietek, co u ciebie? Ja wcale nie szłem obok kamienia, jak było ślepo i tam patrzę, obok kamienia leży ciało, to zgłaszam. Tyle chciałeś powiedzieć? No. Tak. Ale widziałeś przypadkiem nikogo? No tak, jakby wyłączone światło, masz rację, Amongo. No to dobra, to skipujemy. A, to dzięki. No to fajne informacje rzeczywiście, bardzo przydatne. No, dałeś się, Kietek. Nie ma co. Jesteś super. Szanujemy cię bardzo. Jesteś super, nie zmieniaj się. Piękny informator. No. Takich ze świecą szukać. Szanujemy. Jesteś gigakoksem, nie? Dzięki. Nie zmieniaj się. Nie zmieniaj się. Co to taki był? No nie, jeszcze jakiś ham na niego zagłosował. Jak tak można? Jakiś burak, wręcz burek. Haha. Okej, no to co? Idziemy do boiler roomu. Róbmy sobie tutaj taski. To jest takie miejsce, że kurde też no kill wypadałoby robić od razu. No jak tutaj ktoś podejdzie, to walę szczerze. Bo to jest takie miejsce, w którym rzadko kto przychodzi. Oho, komsy. Bo tutaj też może ktoś próbować chcieć zabić. Oho, nikt nie walną, rozumiem, rozumiem. Spoko, nie ma problemu. Oho. No zatrzymam się, wracamy. Ale zaraz się fresh skończy. O. Zginął? Zginął. O ciecho. Tu się wydarzyło. No fleszyk poleciał. Kurde, biegałem lewo, prawo. Wydaje mi się. Był Skurcz, był Klapek. Przy tym, o kurna, przy tym... Amongo był. Nariko przed sekundą tutaj też była przy killu. Na Mongo też był przy komsach chyba, jak były psute, Quick też był przy komsach. Jak były zepsute tak, jak były zepsute tak. A nie Quick? Co ty, ja cały czas z Legionem byłem. Kurde. Jak były zepsute, ja byłem na komsach i na potem był ze mną cały czas. Ale info też dla Vigilanta, mamy Grenadiera, więc tak przy okazji. Tak, jeśli mnie tam widzieliście, to chyba jest Morphling. Tak? Nie no, nie. A gdzie byłeś Quick teraz? No to my sobie z Legionem przygodę zrobiliśmy, przez laboratory do admina. Tak, nie no, wydaje mi się, że nie, to chyba nie był Morf, coś mi się możliwe, że pojebało po prostu i tam go nie było. Możliwe. Dobra, my dalej nie wiemy kto to jest, więc ja proponuję taktyczny skip. No, ale że szybko co proponuję. Ale tak, nie wiemy, czekajcie, czyli tak, a może... Wiemy tylko, że poszedł Flash. No dobra, wiemy, że poszedł Flash, ale możemy ogarnąć się tam był chociaż. No na pewno ja tam byłem, Amongo tam był, ja też tam była. No dobra, to tak. Wszyscy tak naprawdę poza Legionem, poza Quickiem i... Burek chyba też był? No to generalnie połowa lobby jest. Czyli połowa lobby. Legion i Quick tego nie mogli zrobić. O, może w ten sposób. Znaczy ja Legiona potwierdzam, bo byli w labie, bo chyba mnie widzieli, nie? Nie, no wydaje mi się, że oni biegali razem i oni rzeczywiście nic nie zrobili. A Mongo, Burek, AB... A możliwe, że tam nie wiem. A, dzięki, że mi się okaże. Mi się osobiście wydaje, że to Among Us strzelił granat jak zwykle. Tak, no, ty jak zwykle mnie oskarżasz. No, Among Us ostatnio byłeś granat. Egzo, on jest egzekutoniarem. Ale ja nawet na ciebie nie. Ogólnie tak na przyszłość dla granadierów, tak ogólnie ja bym się bał, że to jest granat przy 8 osobach, kiedy ktoś może mieć po prostu tarczę i nie dostać tego flesza. Granat w tłumie. Odwaga może skończyć wtedy, kiedy ktoś nie widzi flesza. Czyli weteran działa, tak? Czyli weteran działa. Nie weteran. Chodzi o kogoś, kto ma tarczę. No to jak weteran tarczę odpala? Nie, no tylko jak medyk komuś da tarczę i ta osoba z tarczą nie widzi flesza. To potężna ta tarcza, że po oczach chroni. No. Pani przed wszystkim. Nawet szczęściem. Dobra, idźmy na lewy reaktor. Okej, naprawione. Jak dla mnie, kurczę, tam Skurcz też mógł walnąć. Kurczę, ciężko powiedzieć. Za ile może... 30 sekund, to dobra, to zanim to 30 sekund, to trochę potrwa. Idźmy do laba. Tutaj na Rico, okej. Odklikamy sobie. Skurczybyk. Jeben jako impostor, czy wchodziłby do specimena? Szczerze nie wiem. O chuj. Teraz pytanie, czy on jest impostorem, czy jest tym inżynierem. Trochę cykam. Nie, wydaje mi się, że chyba mamy inżyniera? Szczerze nie wiem. Że nie wiem, czy mamy inżyniera. Ale jest na to spora szansa. Tam się ktoś wyłączył. Podbiegnijmy. Ej, czy Bo i tak był uciekł. No właśnie uciekał. Na kamuflażu to zreportowałem. No ja uciekałem od ciała, bo go nie morderca. No, no jak zwykle. Quick, czemu kurde nie poczekałeś? Oj, kwestia... Ktoś kurczę na tych komsach zamiast je robić kręcił bączki. Ej, ja nie wiem, powiedzcie mi... Ale komsy nie są szerowane przecież. No, no tak, no ale chodzi o to, że kurczę ta osoba, która była przy tych komsach nie robiła tych komsów. Dobra, no ale AB na pewno tego nie zrobił. Ja mam pytanie. No. Ale raz siedziałem w Japonsach, robiłem Japonsach. Czy to nie może być na przykład 200 IQ zagranie, żeby Quick zreportował ciało, żeby nie było partnera? Wiesz co? Czy to nie jest? Znaczy Quick tak do tego mógłby być zdolny w sumie. Ale ja bym strzelał, że on może bardziej jesteruje w sumie. Ja bym strzelał po prostu, że myślał, że morderca już ucieka, więc nie ma sensu. Ja byłem pewien, że to ta osoba, która na lewo biegła, że to jest morderca. Się okazało, że to jest GBN goniący mordercę. No czasami tak bywa, no. Dobra, no to co, skipujemy to jeszcze? No skip, no nie wiem, ale... Amongo, ty jakie taski robisz w tej rundzie? Co ja teraz robiłem? Ja paliwko robiłem. I widziałem właśnie, że ty uciekałeś. No bo nie, no bo robię paliwko, a Amongo mi tam wchodzi, to spierdoliłem stamtąd. O! Czekaj, kto nie zagłosował jeszcze? Ja nie zagłosowałem. No. Oho! No chyba, że on, był i strzelał. No nie no, klapek. No, ale to w kogo by strzelał? Ale to co, że w grenadiera by kogoś strzelał? No, może we mnie strzelał, bo nagadaliście mu bzdur. No ale on wcześniej... Nie no, ale żeby klapek znowu strzelał i nie trafił. No, tak w sumie, jaką klapek mógłby mieć rolę taką, że ktoś inny by wiedział, kim on jest? Bo w sumie nic takiego się nie stało. No właśnie, no to mi się wydaje, że w sumie oni mogą mieć rację, że klapek strzelił. Nie wiem, ja to skipnąłem. Klapek. Ale ktoś właśnie nie strzela. Ile osób było właśnie zanim klapek ten padł? W sensie wiesz co, ty nie zagłosował tylko AB, ja, Nariko i Legion. Nariko, no właśnie. No to któryś może z nich? Ajajaj. No nie, no jak klapek znowu nie trafił, to by było tak smutne. Jak barszcz czerwony w lato. Dobra, zróbmy tego taska. Ogólnie jak dotrwaliście oglądając ten odcinek do tego momentu, napiszcie w komentarzu barszcz. O, tak przy okazji, hech. Jeden znowu wyskakuje z węta. Nie no, wydaje mi się, że on jest inżynierem. No, naprawił od razu. Jeden jest inżynierem. No i chodzi mi o tych, co na YouTubie oglądają. Wydaje mi się, że Nariko może być. Kurna, no odezwał się czat na Twitchu. Dobra, idźmy do specimena zrobić tego ostatniego taska. Aha. Ojej, cykam tam iść. Ja się mogłem sobie zbiec do specimena i stwierdzić chiller autopia. Oni to robią, aha. Dalej osoba fleszująca żyje. Ja się zablokowałem. Ktoś zabił w ogóle? Czy co? Bo nie rozumiem tutaj. Co to się wydarzyło teraz? Bo nie rozumiem. O, tu GBN. GBN był po prawej stronie. Oj, Nariko. Nie no, mi się wydaje, że Among opuścił tego flesza, bo jako jedyny pobiegł chyba w prawą stronę, tak jak GBN, bo widziałem, że Burek... Ja na ślepo naprawiłem komsy, nie? Gdzie? Na dole? Przy komsach to ja zbiegłem. Nie przy komsach, tylko na dole, gdzie są te kołowrotki. Tam, no to ja, jak się skończył flash, to ja tam byłem, więc nie mogłeś tam być. Nie było cię, gałganie. Byłem tam i stamtąd Burek i Legion widział, że stamtąd biegnę, tylko i ciebie tam nie było. Nie było cię, przy tym jednym kołowrotku, kurde, tam byłem. To był Burek, Legion, byliście, Burek chyba biegłeś od elektryka, czy Legion biegłeś od tam góry komsów? Ja jak flash padł, to ja zostałem na komsach i biegłem za tobą i widziałem jak ciało zgłaszasz. No bo po prawej stronie jest ciało GBN-a. Jakim cudem on skończył? Do jakim cudem on skończył? Mówił, że skończył na dole. No ja, Legion, jak poleciał flash, byłem na dole. Możesz potwierdzić w tej rundzie. Nie. No, ale ja po skończonym flesie ciebie nie widziałem. Ja zostałem na flesie. No to ja nie wiem, jak ty mnie nie widziałeś. Naprawiłem komsy. Quick. Byłem tam w końcu, kurde, przy tym kołowrotku. Nie było cię tam. Czy nie, bo nie wiem. Nie, no on by nie skończył tak idealnie w rogu. Ale że czekaj, co czemu nie idealnie w rogu, kurde? Klikałem WASD, kurde, no to mogłem niech się skończyłem kłócić. Dobra, już skończyliście? Dobra, no, Kitek, co chciałeś mówić? Fu, kurde, w poprzedniej rundzie Krapek został zestrzelony niby. Nie wiadomo, czy został, czy nie, ale został wtedy AB na Rico. No właśnie! Oni nie zagłosowali. Ja myślę, że on strzelał. A powiedz mi, na kogo zagłosowali? Gdybym miał strzelać, to strzelałbym, kurna, w GBN na inżyniera, bo kurde, wiedziałem, że GBN jest inżynierem. Bo wyskakiwał przy mnie z Venta, więc... No, to też możesz no tak to robić. Wiesz, no mogłeś sobie go zachować. No dobra, no to bez sensu, no tak to bym od razu go odstrzelił. No kurde, przecież miałem pewność, że on... Jakbym był impostorem, miałbym pewność, że on jest inżynierem. Słuchajcie, dobra. Mam taką rolę, która może poniekąd zobaczyć, kto jest impostorem i jest to AB. Nie, no nie wytrzymam, kurwa! Nie, on teraz jest jakimś tym, egzem, no czemu teraz tak uraz? Ja pierdolę, skąd takie wyliczenia? Mówiłem, kurde, nie było Eybiego na dole. Ja pierdolę, jaki troll, ja pizgam! Ja byłem inżynierem jednak, a no... Nieźle. No to trudno, no to Among Us. No to szkoda. Dobra, klikajcie ten przycisk lecę. Ja pierdolę, jaki troll! A on był inżynierem. No to kim był GBN, że skakał po wentach? No przecież to od razu było widać, że kurna Among Us jest tym... Jest granadierem. O, kim ty byłeś, kurwa, że skakałeś po wentach, GBN? Nie, to Quick skoczył przy wencie przy mnie w adminie, bo mi pokazywał, że on jest... Ale wcześniej w kiblu widziałem, że ty wyskakiwałeś z wenta. Nie, ja robiłem tego samego taska, co ty potem. Ja pierdolę, ja myślałem, że ty z wenta wyskoczyłeś. Nie, ja robiłem kable. Kurwa, i potem widzę, jak ty z admina wychodzisz. A no bo tam mi Quick pokazał... Ja pierdolę, nie mogę, ja byłem pewien, że jesteś inżynierem. No, Quick nam grę ugrał, kurde, przez to, że... Ja myślałem, że Ego po prostu tak mówi, żeby zmylić... Ja chcę tylko jedno powiedzieć, bo to, co się odjebało, to było czyste złoto. W momencie, gdy leciał ten flash przy komsach znowu, ten drugi, co potem GBN zginął, to kurwa Kietek się trzymał ściany przy lawie i jak tylko zobaczył, że idziecie, zmienił się w tego. Zmienił się w Legiona i kurwa przyszedł po was. Ale ja nie wiem, ja mam dobre info podałem, kurde, z tym Amogiem, że go nie było na dole i normalnie, kurczę, jako jedyny pobiegł prawą stronę. GBN jest inżynierem, dlatego Quick... Znaczy, no bo ja byłem, kurde, pewny, że GBN jest inżynierem. A że Quick nam gierkę ugrał w to. Nie wiem, ja miałem wrażenie, że on miał animację tego, że wyskakuje z wenta. Już miałem klikać na Amonga, nie? Bo tam od razu przy was był ten Wiksa była i tam dalej, nie? To mówię, okej, zamienię się szybko w Wiksę, ciachnę, nie? Ej, ale ja nie rozumiem, jednej rzeczy. Ty byłeś inżynierem, dlaczego ty nie użyłeś przycisku fix? Dobra. Już nie miałem, użyłem wiele razy. Ale fix chyba można używać normalnie na początku. No to się jakoś buguje, bo na nie, no masz zawsze... No raz na rundę może się go użyć. To teraz się zaczęła runda i mnie nie wyskoczyło. Nie wiem czemu. Dobra, ogólnie no brakuje jednej osoby. Kogoś nie ma, czy gramy tak w 13? Bo... Klapek, no lasta bym zagrał jeszcze. Dobra. No niech będzie, dobra. Kurde, no to na 13, no bo nie ma jakoś. Ale nie zabijajcie mnie znowu. No nie, no proszę was, no kurde, jest dużo osób, trzeba korzystać, póki jest taka możliwość. Nie ma też być 5 razy z rzędu grenadierem, nie? No ja nie wiem, kurde, jak jeśli zobaczycie granat, to od razu wywalajcie tego. To już wiemy, to... Tu już wiemy, kogo eliminować, jak będzie znowu grenada. Nie ma kluczy, nie ma kluczy. Nie ma kluczy, idźcie sobie. Nie, no tyle impostorów i ja cię chwytę. No sorry, zgubiłem swoje klucze, nie robię tego. GBN poczytawka. W sumie Destrowi, no myślę, że Destrowi powinienem dać w tym momencie, bo Destru, no... Jak idzie cały czas na początku, to można mu dać w sumie na początku tarczę, żeby trochę sobie pożył. No chyba, że go nie znajdę, no to wtedy trochę sad. Jest spore prawdopodobieństwo na to, że go nie znajdę, bo tym bardziej że sam komsy. Więc zanim ja ogarnę Destra, no to trochę minie, tak szczerze. Mam takie wrażenie lekkie. No chyba, że to jest Destru. Jesteś Destrem może? Małe prawdopodobieństwo, ale jakieś tam jest. Dobra. Nie, to jest Tanik. Obstałem, że Destru już nie żyje. O, Destru! Proszę. No i zajebiście, dobra, dałem mu. Co się dzieje? Gdzie jest? Oj, Klapuś nie dał rady! A w ogóle w kim był w tamtej rundzie Klapek? Poza on strzał był vigilantem. Klapek. Klapek jest w ogóle martwy, głosowo w ogóle od początku tego lobby. Nie, no Klapek jest po prostu snajperem. Ciało jest w garabage'u. Czym kurwa? Czym kurwa? Tam gdzie masz wywalane. A dobra, w śmietniku kurwa. W grabeczu. Nowe pokoje nazywa. To ciało, no było ciało idealnie przy wejściu do śmietnika. Wypuścili go w kosmos tam. Klapek spełnił marzenie, poleciał w kosmos. Ogólnie też spełniliście moje marzenie, jestem nieśmiertelny. Serio? No. To weźmy go zabijmy, bo to wygląda jak Plague Bearer. Nie no, nie głosujcie na mnie. Nie, stawcie go no. Nie, no pewnie Destru jest z Lobersem, z Luną jako swaper i tyle, na tym się gra. Nie, Luna dała tarczę, Luna dała tarczę. A, no to strzelcie w Lunę i po tarczy. Zostawcie mi Lunę. Zostawcie Destru no. No, 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 ja byłem AFK całą rundę, nie wiem co się dzieje. To by było smutne, gdyby ich zasnajpili. A obok ciebie GBN, tam Bixer. Serio? Dobra, to załóżmy, że Kietek stał obok mnie, bo tego nie mogę zweryfikować. Bixer też była. Okej, no to nie we dwójkę raczej nie zabili Klapka. A gdzie był w ogóle Klapek? A w tym story, czyli w O2, okej. Among Legion. Co? Głosuj tam. A co skip? Ja nie zabiłem, Destro nie zabił i Luny nie... Luna... Nie, Luna jest pewnie medykiem, więc... Jeszcze mogą się strzelić. A GBN chciał wywalić Lunę i... Nie, ja chciałem, żeby w nią strzelili, to jest różnica. No i co ty robisz? Dobra, chcesz, żeby ona umarła. No dobra, lecimy robić sobie tego boilera. Okej. Nie lubię strasznie tego kręcenia, ale no cóż. No i tak lepsze niż taski na innych mapach. Jak na innych mapach, kurczę, są tak trudne te taski niektóre. Za tragedia jakaś. Dobra. 16, 18, 16, 19, 20. Fransko. Teraz będę musiał sobie wodę nalać. Mamy tutaj jeszcze Legiona, to trzeba mieć na uwadze. No mimo tego, że Destro ma tarczę i tak by zginął. Zobaczmy trochę tych kamer. Mi się wydaje, że oni są loversami. Ej, otóż jeśli mnie oczy nie mylą... Zostałem przetransportowany. To był teleport. Ale... Aha, okej, ale z drugiej strony... Skurcz, a gdzie teraz ty jesteś? W tym momencie. Już w komsach jesteś, to przepraszam mnie. Tak, mnie kurde zbejtowało, to nie? Ja sam to widzę KPN-a i się nagle w skurcza zmienił, nie? Tak wygląda właśnie. Więc trzeba uważać, tak w temacie bejtowania to po rozpoczęciu tej rundy dowiedziałem się, że jestem bejtem. A. Bo nie było mnie na ekranie startowym, to tam ty mi to pisze, ale teraz się dowiedziałem podczas rundy, bo pisze mi. Gratulacje, cieszymy się bardzo. Gratulacje GBN. Gratulacje, impostorzy są słabi, bo już połowa tasków jest zrobiona i osoba nie żyje. Właśnie, GBN, no właśnie przestańcie robić taski, bo wygrać się nie da. No właśnie, ale bejtuje kurde. Strasznie jesteście, moglibyście przestać taski robić, bo trudno mi wygrać. To jest śmieszny XD. Dobra. Lecimy w takim razie robić tutaj taski. Jednego mamy komona, to sobie tutaj zrobimy. Chciałem sobie podłączyć myszkę, bo już mi się rozładowywała. No i co, pójdziemy sobie tutaj do laboratorium, zrobimy te dwa taski. Na chwilę chyba na kamerki sobie pójdziemy. Drogę na nich posiedzimy, bo czemu nie? Zrobimy sobie tutaj przy okazji odkliknięcie, superancko. Idźmy w takim razie do security, żeby zobaczyć trochę na kamerki. O, i przy okazji ktoś włączył światła, więc to jest idealny moment, żeby je włączyć. Superancko naprawiono, mam tutaj Amonga i Nariko, spoczko. To mi Gibenas. Gdzie ciało Gibena? Wiksa, czyli zabójca Wiksa jest, okej, dobra, wygłosujmy ją. No właśnie, wejdźmy. A wow, nie mogę, naprawdę? Wiksa! Nie, no Wiksa! Ja, nie da się, nie wytrzymam. Wiksa! A BTW drugie ciało w specimenie. Wiksa, co oferujesz za swoje życie? Pieniądze, pieniądze. Przekonała mnie. Trzeba oferować pieniądze. Wiksa, jak to wygląda? Nie, no gorzej się nie dało tego rozegrać. Spokojnie, Wiksa, uratuję cię. Nie rób tego, nie słapuj, nawet nie próbuj słapować. Nie, ja nie jestem nawet słaperem. Przypadkiem, nie, ja weteranem jestem tak naprawdę. Ta, weteranem tylko. Widzę, że jeszcze próbują strzelać. A w ogóle bait nie działa chyba na weterana, to druga sprawa, nie, no nie działa. Ja jestem weteranem, Nariko, zagłosuj. A, sorry. No, Nariko, strzelaj. Żegnaj, Wiksa. Otóż nie tym razem. Jeszcze się okaże, że Jester. Nie no, Town of Us to jest po prostu inna wersja Town of Us, to jest Town of Us Remaster. Wystarczy wejść w niższy link. Dobra, idźmy sobie tutaj na dół. Zróbmy te boilery. Jeden i drugi. To chcesz mi zrobić destru? Nie rób mi krzywdy. Moczymy światełka. Zobaczmy. Tutaj mamy quicka. Luna z Zastępcy cały czas trzymają, jakby rzeczywiście byli kurczę tymi. Byli loversami. Może tak być, że są loversami po prostu. To ja mongo. O nie, że jest kurcz. Ajajaj. Szkoda. Ktoś był na kamerach? Chyba nie. Chyba nie był. No właśnie, kto mi ją ciachnął? Interesują. Ejbi ma z 10 sekund. Interesujące. Okej, ciekawe. Quitek i Nariko chyba, tak? Czy Luna? Nie wiem, która z nich po tej stronie jesteście, bo ja was teraz dosłownie widzę. No to Nariko, gdzie ty jesteś? Ja teraz byłam przy storage'u. Wchodziłam na laboratorio. Tam przy tych drzwiach byłam. No to podejrzana jest Nariko z tego killa, ponieważ ona ze mną wchodziła na początku od lewej strony do admina, ja tam patrzyłem witalsy, rozstaliśmy się przy ofisie, potem sobie wbiegał nagle AB, ja robiłem jednego taska tam daleko już, potem robię kółeczko, wbijam znowu do admina, patrzę AB trup. A Mongo robił komsy. Tak. AB w adminie padł, czy co? Tak, nie w adminie, tylko bardziej przy witalsach gdzieś padł, od prawej strony, więc no a ja Nariko tam zostawiałem na... Nie, bo mi się wydawało, że chwilę temu... I skoro ona jest na storage'u, to ona mogła zabić, mogła zwentować i do storage'a i szybko kurde pójść do laboratorium. Ale ja robiłam questa i on wyszedł z ofisa na lewo. Nie, kto miał wyjść kurde z ofisa? No, Ebi. AB nie wyszedł z ofisa, przynajmniej nie żywy. No, jest mocny na Narikosach. Oj, Nariko, przyznaj się, kim jesteś, to może ci odpuścimy. Jak coś Among Us 100% clear, nie wiem jak Luna. Znaczy ja z Kluną całą gierkę chodziliśmy, więc... Ja Destra i Queen. No i nawet nie są loversami. Dobra, Nariko, jeśli tak się wyrzucimy, powiedz kim jesteś. Tylko już się nie wybronisz niestety. Tak, biednego Eybiaku zakościć tam plecami, no. Byłam traitorem. No powiedz, no. Traitor. Nie no, ja się wstydzę. No powiedz no. No weź, no nie bądź tam. Mi nie powiesz. No zdrać nam ten sekret, no. No to chuj, byłam słaperem. Przekonaj no. O nie, najgorsze. No to przekonaj, powiedz Monga. Destru, nie strzelaj. Destru, no weź Destru nie może. Destru, nie strzelaj. Dobra, to Legion, nie strzelaj. Nie strzelaj Legion. To Legion, nie strzelaj, nie. Legion, nie wolno. No. O, no. No wow, nie, no nie wyleciało! Co jest? No przecież ja na nią dałem, Gamonie. Kto dał na mnie? Ja przypadkiem mówiłem. Ja ci kręcę. Czy jakiś major jest, kurde? Ale tak wyleciało. No tak. Dobra, w specymenie mam ostatniego taska i tego zrobić. No ale i tak Luna ma 4 taski, więc raczej na taski tego nikt nie wygra. Ej. Nie wiem czy wiesz, ale jest taka funkcja, jak wchodzisz sobie w tę rolę, jest taka funkcja jak znajdź. I wtedy wpisujesz sobie tę rolę i pokazuje ci co robi dana rola. To jest całkiem przydatna informacja. Co oni tam piszą? Dobra, no ale Luna nie zrobi tych tasków. Ni chuja tego nie zrobi. Zobaczmy co zrobi Quick chociaż. Luna sprawdzi teraz... Luna sprawdzi Quicka i zgłoszą to i wyrzucą go. Tyle. No i jeszcze zabili Quicka. Ajaj, sadgę. O! Znaczy, czemu oni dwójkę tutaj skinęli? A, bo jeszcze na Rico ta tutaj zabiła. No to mają przejebane przez to. Okej, czyli Blackbearer i Traitor. Byłem nad tobą. Ej, dobra, Destro. Destro Legion, tylko musimy zrobić to szybko. Nie, to jest Quick. To jest Quick. Bo ja mam ciebie, Destro i Legion, mamy sprawdzonego, jesteście zieloni. To jest... Ale co to za różnica, jak on i tak nie zagłosuje? To nie zagłosuje. Nie no Luna, ty medyk jesteś, więc wyrąbany. Nie jestem medykiem, jestem Sirem. Kurde. Dobra, Quick, jaki masz plan? Co robimy? Mam plan, bo ja jeszcze nie zagłosowałem. Legion, proszę, zagłosuj na niego szybko! Jeśli zagłosujesz na Lunę, albo nie, na Detestra. No. Czekaj, kurwa. I żeby coś... A dobra, nie będę wam mówił, będzie niespodzianka dla was. O. Dzięki. Czemu was się sprzedał? No dobra. Ma szybkie rączki. Kurwa, no i teraz mam przejebane ogólnie. No dobra, no bo damy obaj na ciebie. To się nie uda. Damy z Quickiem na Destra. To się nie uda. Nie, no tak. A kim jesteś? No kim ja jestem? Nie wiem. Powiedz kim jesteś, wyrzucimy Destra i idziemy na solówę. Tak? No to wyrzućmy po prostu bez mówienia, jakim jest... nie no, zostawcie mnie w spokoju. No dobra. Jestem tylko zwykłym mistykiem. Dajcie mi pożyć. Tak, mistykiem jesteś? No, szkoda. Nie chciałem jeszcze wołtować, bo nie wiedziałem, kim jest. Nie wiedziałem, ni chuja. Ale się zakołałeś. Nie wiedziałeś. Jezu, już się wystraszyłem, że Legion nie sypałem. Ja się wystraszyłam, że nie będę. No. Kurwa, tak nie głosuje. Jedno, jeżeli ja jestem medium, to duch może mi wskazać, kto zabił? Tak, no tak. Klapek zjebałeś grę. Luna, coś ty zrobiła. Nie no, ale w ogóle idą do Destru. Roli medyka. Skurcz. Jest asasyn i Destru mówi, dobra, Luna jest medykiem, to na spokojnie, a Luna nie jest. Najpierw klapek mi zamiast wskazać... Ej, no wiem, no ja wiem. Klapek zamiast wskazać kto... Ale samo to, że... Zaprowadził mnie do ciała, potem Hiszpan, jak skontaktowałem się z nim, to robił taska. Wystarczyło, Quick, jak miałeś po prostu info, że Destro powiedział, będziecie mieli na koniec niespodziankę, no to jeszcze jakby że będzie że mógł być słab. W całym meczu tego nie mógł mieć pewności. No nie mógł, ale to była jakaś wskazówka do strzelania, tak samo jak Legion mówił, no powiedz jaką masz rolę, to wtedy... To wtedy będziemy się bić 1 na 1. Panowie, ja będę miekał i